Drewniane liczmany, otwieramy. To jest taka zabawka edukacyjna, jakaś tam pomoc dla nauczycieli, tak? Pudełeczko całkiem zgrabne. Nie tak, bo nie widzę. O, w ten sposób. Jeszcze pachnie drewnem świeżym. A ty mi to i bakieja. Okej. Dobra. Tu są jakieś plamfy, tak? No są do układania, żeby sobie. Aha, to się układa na plamfach takich. Tak. Żeby dziecko umiało porządkować kolory pewnie. No nie tylko, bo tutaj są zadania są. Aha. O, cyfry, są cyfry. Jakieś. Aha, w jeden klocek pewnie na jednym polu, tam gdzie dwójka, może dwa klocki. Potem takie układasz właśnie, o takie. Tu, a tu masz na przykład trzy ułożyć, o tak. O, albo jeden plus, czyli pewnie jeden zielony plus jeden żółty na tym polu o, ma być. Tu masz tak, na przykład układasz trzy. Tu masz dwa ułożyć. No a tutaj są już A tu bryły układania. Układamy. Całe bryły. To od razu mam przygotowanie do przebieg gry tak naprawdę. Wyukładany je ilościowo, kostek, znosi taka jaka, tak? Pewnie a tu cyfra. Można na samemu wymyśleć zadanie. Aha. Super, pomysłowe. Tam jeden do dwa, jeden do jeden, takiego koloru. Jaki fajny pomysł ktoś miał. Wszystkie są identyczne, tylko są różne. Nie, zobacz, jak różne tak, kolory. Takie. Tu są zadane wzorki, które będzie miał pokładać. No bo one też tutaj, oprócz tego, że można samemu, to na tym układa się te po prostu. Tak, te bryły. A na tym według cyfr pewnie ilości klocków na danym polu. A tu tylko na kolory znowu. Tak. No to wszystko wiemy co i jak. Skończymy na tym. Na tyle pudełko nie. Nie, to jest drewniane, tylko takie. Dzięki.